samotnej dziewczynie. Szukała w życiu tego jednego, jedynego. Pół świata przemierzyła, żeby go odnaleźć. Nigdzie nie mogła go spotkać. Załamana, wstąpiła do małego kościółka. Błagała tam Matkę Najświętszą o pomoc. Wyszła nad pobliskie jezioro i spotkała tego, który został miłością jej życia i otoczył ją opieką i troską. Nie warto szukać daleko, gdy miłość jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy mocno tego pragnąć, a na pewno się spełni.